Od 1 czerwca wszyscy przewoźnicy obsługujący publiczny transport pasażerski będą mogli korzystać z peronu autobusowego przy budynku dworca PKS. To stamtąd pasażerów zabierać będą i tam dowozić Żak Express, Voyager, Ecolines, Sindbad. Udało się znaleźć porozumienie, rozwiązanie, że wszyscy rzeczywiście, którzy przyjeżdżają, wyjeżdżają, będą korzystać z tego jednego miejsca. Umowy z przewoźnikami obowiązują od 1 czerwca, ale prezes PKS Nowa dołożył do tego miodu nieco dziegciu. Umowy te obowiązują od 1 czerwca. Tylko proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że żeby przewoźnik mógł przejść na dworzec, to musi zmienić zezwolenie, którego obowiązuje. Więc w związku z tym to nie będzie tak, że nagle z dnia na dzień te autobusy wszystkie przejadą na dworzec. To będzie okres przejściowy, który rozpocznie się 1 czerwca, ale może potrwać miesiąc, półtora miesiąca. W miarę zmian zezwoleń poszczególnych przewoźników będą oni od razu wpuszczani na podstawie tych umów, które już są podpisane. Od razu będą mogli korzystać z naszej infrastruktury. Kasy PKS Nowa również nie zostaną otwarte od 1 czerwca. Aktualnie trwa sprzedaż biletów miesięcznych, poinformował prezes spółki i podczas tej sprzedaży niemożliwa jest przeprowadzka. Jesteśmy zmuszeni zaczekać do końca miesiąca na zakończenie się tej sprzedaży. I rozpoczniemy od razu, począwszy od praktycznie od pierwszego, przeprowadzkę kas do nowego budynku. Właściwie do budynku tego dworca docelowego. Szacujemy ze względu na to, że trzeba tam podłączyć internet i od razu przenieść te kasy, że to potrwa do tygodnia czasu. Czyli możemy się spodziewać, że około 7 czerwca już powinna w pełnym zakresie ta dawna infrastruktura dworcowa funkcjonować i działać. PKS Nowa obniżyła obciążenie kosztami za dzierżawę części budynku. Teraz będzie płacić za dzierżawę powierzchni pod kasami. W tym momencie PKS Nowa znacznie oszczędziła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie, a oprócz tego zwiększy przychody wynikające z wjazdów przewoźników na ten teren. Opłata jednostkowa za metr wynajmowanej powierzchni nie zmieniła się i będzie wynosiła netto 12 zł 31 groszy. Jednak zmieniła się i to znacząco wynajmowana powierzchnia z 330 metrów kwadratowych do około 31. Do tego niewielka opłata za tzw. części wspólne oraz media.